Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem przyjechaliśmy do Namysłowa. To jest miejscowość położona pod Opolem, między tutaj Kluczborkiem a Wrocławiem. No, Oleśnica jest tu blisko, Brzeg, kilka innych miejscowości, a jesteśmy tutaj przed sklepem kolegi Jarosława Eliaza na ulicy Oławskiej. Tak wygląda właśnie ta ulica. Tutaj jadąc drogą, będąc tutaj w Namysłowie, musimy się kierować na Oławę, tak jak sama nazwa mówi. I tutaj się znajduje sklep, to jest stara taka stodoła. Zobaczmy, tak wygląda zewnątrz budynek. Niestety muszę tutaj stać, żeby mnie samochody nie rozdziały dość blisko. Teraz tutaj wejdziemy do środka i zobaczmy kolega Jarosław, którego za chwilę poznamy. Ma tutaj sklep, bo jesteśmy w tym sklepie. Widzimy, że tego towaru tutaj jest dużo, sklep obszerny. Wprawdzie to jest imponujące, bo ten sklep powstał tutaj całkiem niedawno. Tu zaraz od historii to może nam powie tutaj kolega Jarek. I jeszcze tylko nie muszę przedstawiać, kolega Paweł Sławek, który tutaj też blisko mieszka. I powiedzmy teraz kolega Jarek, tu właśnie na pierwszym planie nam powie właśnie o tym sklepie coś więcej. Może też jeszcze o samym tutaj o lotowaniu. Może, a ty wiem, że nie lotujesz. No nie, ja nie to lotuję. To w Namysłowie, ale gołębie hodujesz. Hoduję gołębie. Jaki jest numer oddziału? Numer oddziału jest 260 Namysłów. Tak. No co daj. Nie lotuję. To nie lotujesz, co ja mam do powiedzenia? Nic. Będziemy kiedyś jakiegoś hodowcę spotkamy, który lotuje. On nam opowie więcej o oddziale. Natomiast teraz opowiedz nam wtedy tutaj o sklepie w ogóle. No sklep zaczęliśmy remontować w zeszłym roku jesienią. Uwinęliśmy się, jak widać dość szybko. Tutaj jeszcze powiedzmy, bo tutaj są takie piękne słupy stare, a ciekawe to jest to, że to jest obiekt zabytkowy i tutaj też musisz z konserwatorem zabytków się tak, konsultować odnośnie tego wyposażenia. Wszystko co zostało zrobione musiało być konsultowane z konserwatorem zabytków, dlatego tak powoli to wszystko trwa. No. Mamy zielone światło na robienie wszystkiego przez naszego burmistrza. Także sklep myślę, że na przyszły sezon już będzie ładnie przygotowany. No i wypełniony po brzegi towarem. Teraz też tego towaru masz dużo, ale wprawdzie. No nie, no ja nie. Poczekaj, ja wiem jeszcze, że ty masz tu drugi sklep. Nie? Tak, no mamy drugi sklep, który też będę chciał, żebyśmy pokazali. Też zapraszam, tam jest normalnie czynny cały czas i towar będzie dowieziony na przyszły rok. Rozumiem. Tutaj widzimy towary, które masz w sklepie. Tutaj widzimy centralnie na początku, tutaj widzimy karmy. Są karmy. Tutaj może podejdziesz nam, powiedz, bo tutaj mamy po kolei, widzimy karmy firmy Goldwings. Tak. Tutaj jako ciekawostkę, tu widzimy, są takie na tych karmach, takie malutkie woreczki, są próbki, tak? Próbniki są, które... Tak się kupi worek, się dostaje, czy po nie, prostu... Nie. Ktoś może to, sobie... żeby zobaczyć, jak karma wygląda. Aha. W środku, po to, żeby nie otwierać worków, bo zamierzam więcej firm to ściągnąć, no a nie mam na tyle miejsca, żeby wszystko pootwierać. No karm jeszcze nam przybędzie, bo przybędzie jeszcze... Jestem w trakcie załatwiania tego. Żeby innych firm były jeszcze. Innych firm, tak, tylko z każdą firmą na wyłączność będę brał, także... Tych będzie dużo różnorodność. Tak, różnorodność. A jakie teraz masz karmy, jakbyś tam powiedział? No teraz w tej chwili mamy karmy... Tu widzimy już Goldwingsa jest. Tak, Goldwingsa, MDM karma. Eupol, Flornas. Tutaj jest. Mam jeszcze Van Robaisa, którego tutaj nie ma, jest tam i Campol. Dobrze. I tutaj widzimy te karmy, ale jeszcze mówiłeś o jednej karmie, tam widziałem tylko masz lotkę, z którą prowadzisz rozmowę, to jakie to będą karmy? To są karmy Best Natural, w bardzo dobrych cenach one będą od przyszłego sezonu. Właściwie już będę starał się, żeby na loty gołębi młodych już były te karmy, tak. No cena jest bardzo ważna dla hodowców, każdy patrzy, wiadomo, że tak, chce się oszczędzić. Tak, w bardzo dobrych cenach, także a żeby zapraszam. Tutaj na inne rzeczy też przeznaczyć więcej pieniędzy, a tymi innymi rzeczami też są tutaj, widzimy suplementy diety, które masz różne tutaj stosowane w hodowli gołębi. Tu widzimy, mamy firmę Renfrit, mamy firmę Natural, mamy firmę pana Dobkowicza, Fersele Lage, Ropa B. No tutaj Pawła Sławka widzieliśmy, to wiadomo, kto dostarcza ten tutaj towar. Tutaj też widzimy produkty firmy Belgica De Vert, no i Baxa i inne. Tak, to dojedzie jeszcze tego towaru. Jeszcze tam jest jeszcze Primasos, Lubisan. Cały czas zaopatrujesz jeszcze. Tak. Tutaj słyszeliśmy na samym początku, tam jeszcze trwały prace, tam uderzenia jakimś młotkiem, czymś było. Widać, że pracownik tam pracuje, przygotowuje. Tutaj docelowo mi mówiłeś, że chcesz mieszkać u góry, tak? No tak, kiedyś. Czyli będzie to mankamentem tego, ja ci powiem coś, że jak kolega, tak jak z monopolowymi, jak się ma spożywczy, a ty masz też spożywczy, to wiesz, że jak w nocy wódki zabraknie, to niestety trzeba otworzyć. Tak samo będzie, tak samo będzie pewnie z artykułami dla gołębi. W tygodniu jakoś damy radę, na weekendy będziemy sobie wyjeżdżać, tak, nikogo nie będzie. Damy radę. Rozumiem. Tutaj oprócz tych produktów, o których mówiliśmy, tutaj Paweł przywiózł ci te produkty, widziałem, Ropy B, tak? Tak, Ropa B, Belgica De Vert, Jabłko Hol, produkty Wydex.
Też przyjechaliśmy po to, żeby promować, to jest nowy sklep. No Jarek ma akurat jeszcze jeden sklep, ale otworzył nowy i teraz robimy taką akcję promowania sklepów, którzy z wami współpracują. Które z nami współpracują, czyli produktów Ropy B, Belgica, Diverti, Apkuhorn. I oraz promujemy te sklepy, które naprawdę zwracają uwagę na oryginalność produktu. Na oryginalność produktu, na daty i po prostu na super współpracę. I te produkty, o których mówiłeś, to wy tutaj dostarczacie? Czyli tak, można być pewnym, że te 4-5 firm, które mówiłeś, wspominałeś, którymi jesteście dystrybutorami głównymi, to zawsze tutaj dostarczamy tutaj oryginały. Tak, oryginalny. Każdy, kto tutaj przyjedzie kupić sobie produkty, na 100% będzie miał oryginalne produkty. Tutaj ja mówiłem na samym początku, tam przed sklepem, wy tego nie słyszeliście. Tutaj sklep mieści się tutaj w Namysłowie przy ulicy Oławskiej numer 19. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, jest parking przed samymi drzwiami i tak. Bardzo łatwo zaparkować, nie trzeba nigdzie szukać miejsca do zaparkowania, czyli kupując sobie towar, bardzo łatwo go też wynieść i zapakować do bagażnika, czy też jak to na pakę mówią inni, czy tam gdzie inne miejsce. Tutaj kolega Jarek jeszcze oprócz widzę tutaj produktów dla gołębi, tam ma w tamtym kąciku, to jakby chcieli hodowcy, którzy się interesują wędkarstwem zobaczyć, to mogą tutaj też nabyć, on będzie ten sklep na pewno uzupełniony jeszcze, bo półki widzę puste. Są artykuły, widzę te przynęty, zanęty różnego rodzaju dla ryb, tak? Dla wędkarzy? Tak, dla wędkarzy. Znaczy nie tyle jest wędkarz dla ryb właśnie, ale dla wędkarzy w sensie, że produkty do użytku. Tak. Dla wędkarzy będą oczywiście jeszcze dla psów, kotów wszystkie odżywki i karmy. Ogólnozoologiczny. Tak, zoologiczny. Z tej strony właśnie przeznaczyłem to miejsce, że to będzie akurat. Tu zobaczmy. Przewagą to wiadomo. Tutaj zobaczmy, jeszcze też są i te, o których mówił towary, widzimy karmy dla papug, dla egzotycznych ptaków i też pojedyncze komponenty do karm, czyli każdy sobie tutaj może coś kupić. Ceny są atrakcyjne, tak. Aha, jeszcze właśnie tutaj koledzy mi sygnalizują, żeby coś wspomnieć o tych akcesoriach gołębiarskich. Tu widzimy dzięki temu, że jest bardzo tutaj wysoko powieszony sufit, to mamy takie jakby antresole, na której są umieszczone te właśnie cele lęgowe, które macie. Widzę, są mniejsze, większe, cele rozpłodowe, motywacyjne, tak? Wloty widzę, też są. Zobaczmy. Tam są też regały, tutaj rozmawialiśmy, taki regał to jest w bardzo atrakcyjnej cenie tutaj, tak? Tak. Powiedzmy, możemy powiedzieć jaka cena jest? No możemy. Szerokość regału tego jednego jest? 108 cm, 24 stanowiska i kosztuje 120 zł. 120 zł w detalu. W detalu, tak. W detalu, czyli cena jest widzimy atrakcyjna. Tutaj też jeszcze mamy takie, jakby ktoś chciał, przegrody sobie może zrobić w gołębniku, drzwi też widać są atrakcyjne cenie. To już kolega Jarek powie nam na pewno, jak klienci przyjdą. Stronę internetową kolega ma www.eliaz.com.pl. L-J-A-Z. Nie Elias, nie mylić z hodowcami gołębi, które też tam u nas na stronie na giełdzie mieliśmy. Elias, bracia Elias Niemiec, tutaj Elias. Dobrze. Teraz pójdziemy jeszcze pokazać drugi sklep. Tutaj kolega Jarek może jeszcze czymś zachęcił do hodowców. Jakieś promocje robicie? No na razie. Na razie nie robicie żadnych promocji, ale tutaj. Teraz ja go tak trochę zaskoczyłem, ale na pewno o tym pomyślą, bo zawsze tutaj jak odrzutowa promocja była w miesiącu czerwcu w sklepie. Tak, także też zaproponujemy też jakąś promocję odrzutową dla Jarka do sklepu, żeby zaprosić hodowców tutaj do współpracy, do zakupów u Jarka w sklepie. Na pewno wszystko będzie oryginalne i tyle. No i zapraszamy do zakupu. Też jeszcze powiedzmy, to jest bardzo miła atmosfera, bo przez to, że to jest stary budynek, grube ściany, dużo kubatura, tego powietrza jest dużo. Mamy teraz na zewnątrz prawie, tak jak wiemy, są teraz upały 30 parę stopni. A tu jest fajnie. Piękna atmosfera i nie ma klimatyzacji. Przede wszystkim super dla produktów, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, stabilne i przechowywane. Bo zobaczmy, cała ściana widzimy tutaj w karmach. Tu widzimy też te cele. Wloty różnego rodzaju, plastikowe, tutaj widzimy akcesoria, gniazda, no i plakat promujący tutaj firmy Ropa B, Wydex, Apkuhorna, Belgica Divert, widzimy półkę z produktami firmy Prima też, no tutaj różne akcesoria, no mamy po prostu wszystko co do hodowli gołębi jest nam potrzebne, tutaj w tym sklepie znajdziemy, a pójdziemy jeszcze do drugiego sklepu, tam za chwilę. W jakiej miejscowości on jest? Smarkowice Wielkie. To jest 4 km stąd. No, niecałe 4 km. No, czyli powiem, że w samym Namysłowie, nie? Mhm. Dobrze. Tak. A jeszcze tak, w jakich godzinach jest ten sklep czynny? Teraz jest od 9 do 16.30, ale planuję otworzyć go do godziny 18. W soboty też jest czynny? Tak, do 14. Do 14. W niedzielę? Nie. To tylko jak już będziesz mieszkał, to tam wtedy będą cię męczyć. Dobrze. Ale tam tych dodatków ze spożywczego nie będziesz przynosił? Nie. Czyli o te produkty po prostu, te suplementy diety raczej nie pytać, w drugim sklepie. Także przejdziemy za chwilę tam, pojedziemy do sklepu. Na razie dziękujemy. Dziękuję.
No i jesteśmy właśnie w miejscowości. Jarek, jak się nazywa? Smarchowice Wielkie. Jak? Smarchowice Wielkie. Smarchowice Wielkie. To jest miejscowość położona niecałe te 4 km, jak się jedzie z Namysłowa na brzeg. Tutaj się znajduje sklep spożywczy, o którym wspominaliśmy, a Jarek ma tamten sklep z artykułami dla głębi, w głębi podwórza niejako. Dobrze, weźmie klucze, pokażemy. Sklep się mieści. Tutaj gdzie Elias Meblowy jest napisane? Widzimy, to jest sklep meblowy. Był czy jest jeszcze? Zobaczymy zaraz resztę. Tutaj są też te artykuły dla gołębi. Za chwilkę kolega Jarek otworzy nam i będziemy widzieć, co tam się w środku znajduje. No to już kolega nam otworzył ten sklep. Wejdziemy, tylko ja tak się trochę boję wejść, bo jak to mówią, półki pod naporem towaru się uginają. Tu zobaczmy półki zrobione z karbowanych chyba 16 prętów stalowych i się uginają. A na nich są co? Karmiki różnego rodzaju. I zobaczmy sklep, niewiele mniej, no mniejszy trochę, ale imponujący, bo dwa sklepy w takiej jednej miejscowości, można powiedzieć, o tych gabarytach, z takim zaopatrzeniem, to jest rzadkość. Zobaczmy. Mamy tutaj również półki pełne towaru, artykuły praktycznie te same, co w tamtym sklepie. Tu widzimy, jest tego. A jeszcze przejdziemy, może Jarek, nim zaczniemy tutaj omawiać, chciałeś pokazać nam tak, magazyn karm tutaj, magazyn, tak? Oczywiście widzimy kolejny, co wpadł w nauk. Papierosowy, tutaj Manfreda Bulle to już nie musimy wspominać, bo filmu bez papierosa z Manfredem to się nie udaje nakręcić, ale widzę, że kolega też z tymi papierosami się nie rozstaje. A teraz przejdziemy do miejsca, gdzie masz karmy, tak? Tak. Tutaj masz jakieś inne karmy niż tamte, co były, czy jeszcze coś dodatkowo? No tutaj jest Campbell Van Robais. Van Robais, tam nie widzieliśmy Van Robais. No ale tam też będzie można nabyć, jak się ktoś zamówi? Tak, oczywiście tam będzie, tylko w późniejszym terminie dowiążę to. Na razie tam urządza kolega. Tu mamy, widzę, magazyn karm. Magazyn, który no teraz już po sezonie trochę pusto. Trochę mniej. No. Czy jeszcze sezonu się nie skończył? Zostało nam jeszcze kilka lotów na gołębie starych. Stare, na tak, młode, za chwilę młode. Mamy Campbell troszkę. Ale o tej karmie nie mówiliśmy. Jowati to jest firma. No, ale tu mam resztkę. Tylko taką resztkę, tak? Aha. Dobrze, tu Pawła Mrowcy widzę. A tutaj mamy karmę jeszcze Campbell. No dobrze, teraz pójdziemy wtedy do sklepu. A tu jeszcze macie pomieszczenie jakieś. Tak, zobaczmy. Tak. Tutaj mamy nasiona, które można kupić na wagę. Ja sobie wejdę, zobaczę, tam myszy czasem nie ma, gdzieś tutaj w któryś zbiornikach się nie utopiły czy coś. Zobaczmy. Nie ma, tu nie, popatrzmy. Kardi jest, są kukurydza, popcorn, jest bardzo dużo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 34 czy 33. Beczki z różnego rodzaju ziarnami. Mamy tą karmę, widzimy Van Robais. No oczywiście też te akcesoria drewniane. No, i papieros w ręku. Dobrze. Przejdziemy wtedy do sklepu. Tam zobaczymy, jak tam wygląda. Jeszcze szczegółami nam kolega jeszcze też opowie o godzinach oczywiście też otwarcia. I ponownie jesteśmy w sklepie. Tutaj zobaczmy. Tutaj co zastanawia, to kolega ma bardzo dużo tutaj mieszankę. Ilość mieszanek mineralnych różnego rodzaju. Widzę Naturala produkty są. Owigoru, Owigrid. Tutaj też są firmy inne, Primasos, no, zobaczmy, Primasos też ponownie, no i wiele, wiele różnych artykułów. Tutaj widzimy produkty firmy Puritan, akcesoria różnego rodzaju, no, dużo, dużo tego towaru tutaj jest, czyli tutaj przyjeżdżając na pewno się będziemy mogli dobrze tutaj zaopatrzyć. Karmę widzimy jeszcze raz ponownie z tej strony, no i nic, zapytajmy tylko kolegę tutaj Jarka, w jakich godzinach sklep jest czynny? No sklep tutaj jest czynny praktycznie od 6 rano do godziny 22 z racji tego, to obsługuje, jak ty tam jesteś? Tam ja Morzonka. Mamy spożywczy i dlatego tak otwiera się. Zamyka spożywczy i tu przychodzi? Tak. Aha, ale to, czyli to albo spożywczy, albo tu? Albo tu. Rozumiem, no dobrze. Dziękujemy na razie. Do zobaczenia, na pewno kolegę będziemy odwiedzać. Jarek powie numer telefonu jeszcze raz. O właśnie, jakby ktoś chciał. Zamówienie i stronę internetową jeszcze raz, żeby ludzie mogli tam zamawiać. Kierunkowy to jest 077 410 35 45 lub 606 755 111, a strona to jest www.eliaz.com.pl i od środku. I zachęcamy wszystkich do wchodzenia na stronę. Tam na stronie można zobaczyć ofertę, którą kolega posiada. My tylko jeszcze popatrzmy, bo tego nie pokazywaliśmy, to jakieś żywołapki ma. Tak, mam żywołapki, tylko teraz też akurat nie mam. Podwieszone na tych półkach, uginające się od towaru, widzimy. Nie zarwie się, jak ktoś będzie wchodził. Nie. No tak, 16 pręt zbrojeniowy, karbowany to wytrzyma. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, życzymy tutaj owocnego handlu. Dobry lot. Dziękujemy, dobry.